Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam Was, bracia i siostry. Ten niedzielny poranek imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że przyszliśmy wszyscy z wielkim pragnieniem dzisiaj na to miejsce. I również cieszymy się z tego powodu, że Bóg dozwolił nam dożyć tego czasu, tego dnia, tej chwili, że możemy być przed obliczem Pana Boga zastępów. Myślę, że naszym świadomością i również stanem naszego ducha nie ograniczamy się tylko do tego, że przyszliśmy tutaj na to miejsce, ale naszym sercem, naszym pragnieniem, naszą wdzięcznością wzbijamy się wyżej do tronu łaski w imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli czerpać z tego źródła życia. Myślę, że świadomi jesteśmy tego, że dzisiaj, 30 grudzień 2018 roku, jest ostatnią niedzielą tego roku, w którym mogliśmy przyjść na to miejsce, że ten rok, który był, któryśmy przeżywali, na pewno wnosił wiele różnych przeżyć, okoliczności, sytuacji u każdego z nas. I chciałbym, abyśmy dzisiaj jeszcze tak chwileczkę mogli się skupić w pełni refleksji, samooceny nad przeżytym rokiem. Na pewno świadomy jestem tego, jak Bóg dozwoli nam dożyć jutra, będą bracia usługiwać, też o dobroci Bożej, czy też dziękować Panu Bogu za wszystkie przeżycia, ale dzisiaj chciałbym Was zachęcić do tego, abyśmy tak w spokojny sposób, każdy o samym sobie mógł przeanalizować. Chociaż myślę, że trudno jest przypomnieć sobie każdy dzień, może każde wydarzenie, każdą myśl, każde słowo. Ale ogólnie myślę, że w świetle Bożego Słowa, pod kierownictwem Ducha Świętego, będziemy w stanie uczynić pewnej samooceny. Chciałbym rozpocząć tą posługę od słów, które wypowiedział sam Pan Bóg już na pierwszych stronicach Biblii, kiedy jest zapisane w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tutaj jest opis, jak Bóg wszystko stwarzał. W ogóle wszechświat, przyrodę, wszystkie zwierzęta, ludzi na obraz i podobieństwo swoje. I uczynił to w ściśle określonym czasie, o którym mówi Pismo Święte. I na zakończenie, w 31 wierszu pierwszego rozdziału, tu jest powiedziane tak. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. W tym jednym zdaniu jest ujęte bardzo dużo. Bóg przyglądał się, sam Bóg, Twórca, przyglądnął się temu wszystkiemu i Bóg ocenił, nie było kogoś wyższego, kogoś innego, kto mógłby ocenić to dzieło, które Bóg stworzył i oczywiście ono funkcjonuje bezbłędnie do obecnej chwili, pomimo wielu tysięcy lat. Pomimo, że może niektóre rzeczy ludzie na przestrzeni czasu, można by powiedzieć, zniszczyli świadomie czy nieświadomie, ale jednak to wszystko według Bożego rozkazu, Bożego postanowienia, wszystko ono istnieje. Ocenił jako bardzo dobre. Razem chciałbym, abyśmy również mogli, wspominając przeżyte dni, nasze reakcje, myśli, działania, abyśmy byli zdolni ocenić, jak wspomniałem, w świetle Bożego Słowa, w świetle Bożego Ducha. Abyśmy mogli wydać świadectwo sami o sobie, no, najważniejsze świadectwo jest Boże. Jakie Bóg dałby świadectwo dla nas za przeżyty rok? My wiemy, że dzieci chodzą do szkoły, kiedy przychodzi czerwiec, zakończenie roku szkolnego, otrzymują świadectwo. Jeżeli jest to świadectwo
No, gdzie tam pisze samo bardzo dobry, nie wiem jak tam teraz jest to ujmowane w lekcjach, ale jeszcze jak z czerwonym paskiem, no to dzieci się bardzo cieszą, mają świadectwo. Ale najbardziej wiarygodne, zgodne z prawdą, o której już słyszeliśmy, to jest świadectwo Boże również o nas samych. Gdybyśmy wglądali do listu do Hebrajczyków, ja tu chcę tylko tak krótko odczytać, tu mamy zapisane takie słowa w 11 rozdziale i tutaj powiedziane jest tak. Może dwa wiersze, przeczytam czwarty i piąty, ponieważ tu mówi o dwóch ludziach, o których Bóg wydał świadectwo. Pozytywne świadectwo. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Drodzy, jakie to jest wspaniałe dla tego człowieka, czy Abel, czy Henoch, czy gdybyśmy czytali Słowo Boże, możemy jeszcze znaleźć wiele innych miejsc mówiących odnośnie ludzi, o których Bóg wydał świadectwo, chociażby o Jobie, jakie Bóg wydał świadectwo, i o innych mężach Bożych, ludziach Bożych. I tutaj to było budujące, wiarygodne i no, naprawdę pozytywne dla tych ludzi. Oczywiście, aby otrzymać takie świadectwo, no, trzeba było na niego zapracować. I tutaj jest to tak bardzo ważne, abyśmy byli tego świadomi, że Bóg również o nas wydaje świadectwo i wyda świadectwo. Są różne, można by powiedzieć, formy wydawania świadectwa Boga o człowieku czy o ludziach. I dlatego tu chciałbym w tej chwili zwrócić nas wszystkich uwagę w tym rozważaniu, że Bóg przede wszystkim objawił nam ludziom zasady życia, postępowania, myślenia, jakich Bóg oczekuje od każdego z nas. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na takie trzy bardzo ważne elementy. Zasady prowadzenia naszego życia w tym ciele, w tych warunkach, tam gdzie jesteśmy. Zwróćmy uwagę na księgi Micheasza i tu jest powiedziane takie zdanie, które chcę odczytać, również szósty rozdział księgi proroka Micheasza i ósmy wiersz. I tu powiada w ten sposób. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre. I czego Pan żąda od ciebie? Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tylko trzy. Niewiele, ale obejmujące całokształt życia i postawy każdego człowieka. Oznajmiono ci, człowiecze. To znaczy, aby nikt nie był w nieświadomości, aby no, miał tą pewność, jak powinni kierować się w swoim życiu. Trzy. Aby wypełniać prawo, okazywać miłość bratniom i w pokorze obcować ze swoim Bogiem. I tu już jest jeden taki punkt dla nas, dzisiaj na tym miejscu, w samoanalizie, abyśmy tak skontrolowali się, wniknęli w siebie. Jak to wyglądało w tym przeżytym roku w naszym życiu? Drugi taki bardzo ważny czynnik, który jest ważny, który Bóg objawia nam ludziom, a szczególnie tutaj chcę zwrócić uwagę ludziom, którzy zostali powołani, stali się własnością Bożą poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc mówi tak, zapisane to jest w liście do Kolosan w trzecim rozdziale i ja tu tylko początkowy cztery wiersze odczytam. I mówi, a tak, jeżeliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej.
o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Oto znowu tak bardzo krótkie słowa, a jakże jasne, dobitne, przemawiające do każdego z nas. Jakie powinien być nadrzędny cel, nasze staranie i podporządkowanie wszystkich dziedzin naszego życia, w jakimkolwiek zakresie życia doczesnego, pod tą zasadę, która obowiązuje, powinna obowiązywać i powinna być tą priorytetową. Jeżeliśmy wzbudzeni z Chrystusem. I tu jest, pojawia się pytanie, które winniśmy dzisiaj na tym miejscu zadać sobie takie dla samego siebie. Czy jestem wzbudzony z Jezusem Chrystusem do nowego życia? I jeżeli tak, to naszą przewodnią myślą, pragnieniem, jak wspomniałem, podporządkowaniem wszystkich spraw życiowych pod to, aby właśnie być z Jezusem Chrystusem i żeby nasze życie było ukryte w Chrystusie, a Chrystus, aby był w nas. Dlaczego? Dlatego, że gdy się Chrystus, który jest, który już teraz jest, powinien być naszym życiem, gdy On się objawi, abyśmy byli przyjęci do Jego chwały. Drodzy, to jest wielkie dzieło i wielka sprawa. I oczywiście jako trzeci taki bardzo ważny element, o którym Bóg informuje i wskazuje nam, którym jest zapisane w liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, znowu jedno zdanie tylko odczytam. I tutaj powiada w ten sposób, 4 rozdział listu do Hebrajczyków, czytamy i 13 wiersz. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. To znaczy, że to jest fakt, że odpowiedzialność przed Bogiem ponosimy sami za siebie w pierwszej kolejności. Jeszcze raz chcę podkreślić, bracia i siostry, bądźmy tego świadomi, że odpowiedzialność za nasze życie, za nasze reakcje, postawy, dążenia, my ponosimy przed obliczem Pana Boga zastępów. Tak jest wyraźnie napisane, że przed Nim nie ma nic ukrytego i nie można ukryć. Jest wszystko obnażone i odsłonięte i przyjdzie czas, że będziemy musieli zdać z tego sprawę. Ja za siebie, ty za siebie. Myślę, że zgadzamy się z tym, co mówi nam Słowo Boże. Jeżeli tak, to jak bardzo ważne jest, abyśmy w tym przy końcu tego następnego etapu naszego życia, u końca tego roku, mogli sobie, jak wspomniałem, zrobić taką ocenę. I znowu, każdy samego siebie, nie jeden drugiego. I tutaj, kiedy my wglądamy do nauki apostoła świętego Pawła, którą on przedstawił w liście do Galacjan, tu znowu jedno zdanie, które chcę odczytać, a ono się wiąże z niniejszym tematem. I tutaj zwróćmy uwagę, list do Galacjan, 6 rozdział, i tutaj powiada w ten sposób. Może 4 i 5 wiersz. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Znowu bardzo jasne słowa. I teraz, co to znaczy badać swoje postępowanie? Ano, sprawdzać, czy to, co mówiłem, czy to, co myślałem, czy wszystkie moje reakcje, zachowania w małżeństwie jedno względem drugiego, w rodzinie,
dzieci wobec rodziców, jak i również w relacjach szerszych rodzinnych, w Kościele względem braci i sióstr, służby Bożej, czy w sąsiedztwie, czy w miejscu pracy, jako chrześcijanie i naśladowca Jezusa Chrystusa, czy ono odpowiada normom, normom wystawionym przez Boga, a one są opisane. One dotyczą starszych osób, dziadków, babci, one dotyczą mężów i żon, one dotyczą, można by powiedzieć, rodziców, one dotyczą młodzież, ono dotyczy dzieci. No wszystko wskazuje Słowo Boże i możemy badać swoje postępowanie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i myślę, że tak jest, że w toku codziennego życia, kiedy przeżywamy różne chwile, kiedy kończy się dzień, to analizujemy, nie czekamy końca roku. Ale dzisiaj taki szczególny jest czas, kiedy jesteśmy przed obliczem Pana Boga zastępów, abyśmy mogli naprawdę wniknąć to i tak w spokoju zastanowić się nad tym i uczynić to właśnie badanie, że nie każdy swoje własne postępowanie bada, aby miał uzasadnienie chluby wyłącznie w samym sobie. To znaczy, że jeżeli przeszłem zwycięsko, zgodnie z wolą Bożą, czuję pokój w moim sercu, Bóg ma we mnie upodobanie, więc mam taki, można by powiedzieć, nie chciałbym użyć słowa samozadowolenie, bo zawsze pozostaje jeszcze coś, co należy uczynić ku lepszemu. Ale jakiś taki pokój wewnętrzny, że jednak przy Bożej pomocy, dzięki Bożej łasce, mogłem na pewną miarę prowadzić to zwycięskie życie. I dlatego też, drodzy, tak bardzo ważne jest, abyśmy dzisiaj, będąc na tym miejscu, może odpowiedzieli sobie na takie pytanie, na ile wzrośliśmy duchowo i umocnoliliśmy naszą społeczność z Bogiem. Gdyby porównać może początek roku, teraz koniec roku, na ile wzrosła nasza wiara w różnych przeżyciach, sytuacjach, może trudnych. Jak wygląda nasza wiara, nasze posłuszeństwo wobec Boga, miłość wobec Boga, jakie jest nasze zaangażowanie dla dzieła Bożego. Zrobiłem tą króciutką przerwę, bo myślę, że każdy potrzebuje troszeczkę momencik czasu na zastanowienie się, żeby zrobić taką skalę porównawczą. Czy wzrósł nasz duchowy, on cię podniósł, miłość do Boga, wiara, zaufanie, co oczywiście wykazuje się w naszych postawach, reakcjach i życiu. Zwróćmy uwagę na to. Czy też jest na tym samym poziomie, czy też, nie daj Boże, się obniżyło. To jest bardzo ważne dzisiaj na tym miejscu, abyśmy umieli się znaleźć. I tutaj drugi taki bardzo ważny element, na który chciałbym wspomnieć, że co uczyniliśmy w zborze czy poza zborem dla chwały Pana? Cośmy uczynili z naszej strony, z miłości do Boga? Cośmy uczynili z troską jedni o drugich, o współbraci, sióstr, współmałżonków, jak i również dzieci, ludzi potrzebujących? Tak myślę, adekwatnie do warunków, do możliwości, które Bóg dał. Bóg nie żąda czegoś, co nie jesteśmy w stanie uczynić. I dlatego też, drodzy, tu nasuwa mi się na pamięć takie zdanie, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus do zboru w Pergamie. I tutaj chcę zacytować w drugim rozdziale i tutaj powiada w ten sposób. Może 18-19 wiersz. A do anioła zboru w Tyjatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem,
że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Wspaniałe świadectwo, Boże, odnośnie tego zboru w Tyjatyrze. Czy również Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus, przyglądając się mnie, czy Tobie, wyda takie świadectwo odnośnie, że tych ostatnich uczynków jest więcej, jak pierwiej, pomnożyły się. Są one dla chwały Bożej. I dlatego też, drodzy, jak bardzo ważne jest, abyśmy również wzięli pod uwagę, co uczyniliśmy tak z dobrego serca dla innych ludzi otaczających nas w zasadzie czy z pobudki miłości i w szczerości, bezinteresownie. Widzieliśmy i nasze serce tak zapałało, aby coś uczynić, czy to świadectwo, czy wsparcie, w jakiejkolwiek formie, ale zrobiliśmy to, może być nawet to najdrobniejsza sprawa, ale staraliśmy się to czynić jedni względem drugich. Czy coś takiego nasuwa się na pamięć? Czy pamiętacie, co było? Czy co uzbierało się właśnie na naszym koncie? I oczywiście, czy to wszystko jest bardzo dobre, a może chociaż dobre? Bo może być, że było coś nie tak. Mówiliśmy, zrobiliśmy, zareagowaliśmy. I znowu wracam tutaj do pewnych takich dziedzin, bo to się składa nasze życie chrześcijańskie, kościelne, też i w małżeństwie, w relacjach między mężem a żoną. Czy to jest tak, jak mówi Słowo Boże, w relacji odnośnie żony do męża, męża do żony, również i wobec dzieci, dzieci wobec rodziców, jak mówi Słowo Boże, że to się podoba Bogu, gdy dzieci szanują i są posłuszni rodzicom. I dlatego też tutaj chcę w tej chwili jeszcze zwrócić uwagę nas, abyśmy taką postawę, która by była postawą wzrostu, doskonalenia się, przybliżania się do Boga, stania się podobnym do obrazu Syna Bożego, aby ona była zawsze tendencją wzrostu, aby ona była tendencją postępu, rozwoju, owocowania. Chcę tutaj powiedzieć, że nie wróci się już ani żaden dzień z minionego roku. Nie wróci się, już nie damy rady uzupełnić cokolwiek czy poprawić. Ale tutaj jak bardzo ważne jest to, abyśmy dokonywali takiego bilansu przeżytego roku. Tutaj chciałbym jeszcze zacytować takie słowa może z pierwszego listu Jana i tutaj w trzecim rozdziale powiada w ten sposób. Zwróćmy uwagę. Myśmy już słyszeli słowa, które dzisiaj brat przede mną wspominał odnośnie prawdy, a tu mówi, po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim serca swoje. Że jeżeli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Gdyby serce nie oskarżało. I teraz jest bardzo ważny moment dla każdego jednego z nas. Czy wglądając w Słowo Boże, czytając Słowo Boże, słuchając Bożego Słowa, czy są takie momenty, takie dziedziny czy obszary z naszego życia, że jednak gdzieś serce oskarża, może nikt nie widzi, nikt nie zna, ale ja to czuję przed Bogiem, że oskarża serce. Co zrobić? Drodzy, chcę powiedzieć z tego miejsca, że jeżeli oskarża serce, to chwała Bogu. To nie dlatego, żeśmy zrobili źle, ale że nas oskarża, to znaczy,
że nasze sumienie, nasze serce jest jeszcze żywe, że jest jeszcze dostępna łaska, że jest jeszcze możliwość i to wezwanie, że można coś naprawić. I jak bardzo ważne jest to, abyśmy nie dążyli, nie stwarzali takiej sytuacji, żeby ciągle nas oskarżało serce. Chociaż wiemy, że jako ludzie, jak mówi apostoł Jakub w swoim liście, wszyscy wiele upadamy, gdzieś się coś zdarzy. I powinniśmy bardzo intensywnie reagować na głos naszego sumienia, serca, Ducha Świętego, które właśnie będzie poruszać nasze serce. Jest to praca Boża, za którą powinniśmy dziękować, bo już źle jest, jeżeli człowiek czyni zło i nie oskarża go sumienia. Jeżeli nie ma w sobie tego zastanowienia się czy samoosądzenia się. I tutaj chcę zwrócić uwagę, abyśmy starali się we wszystkim prowadzić życie, tak jak powiedział apostoł święty Paweł. Tutaj może zacytuję to miejsce z Księgi Dziejów Apostolskich, 24 rozdział. I tutaj są zapisane takie słowa, kiedy apostoł Paweł był przed namiestnikiem Feliksem i jego tam przesłuchiwali. I on powiedział takie zdanie, które takie jest wspaniałym zdaniem. I chciałbym, żebyśmy zawsze mogli również i my powiedzieć wobec przełożonych czy wobec innych, tak ze szczerego serca, w 16 wierszu, może 15 i 16, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. To też bardzo ważna sprawa. Apostoł święty Paweł mógł oświadczyć. Oświadczyć to, że starał się o to, aby wobec Boga i ludzi mieć czyste sumienie. Oczywiście w życiu tak jest, że niekiedy zostajemy oskarżani przez innych. Jeżeli słusznie, to musimy się zastanowić. A jeżeli niesłusznie, trudno, przykro jest, ale to nie jest aż tak istotne. Ważne jest to, abyśmy w naszym sumieniu właśnie byli czystymi wobec Boga i wobec ludzi, co Bóg również osądza. Drodzy, chcę tutaj zwrócić uwagę to, co powiedział Daniel, kiedy był wrzucony do jamy lwiej. I oczywiście, jak wiemy, dzieci na pewno wiedzą, że Bóg ochronił Daniela tam w tej jamie lwów. Ale kiedy król przyszedł i zapytał jego: Danielu, czy Bóg, któremu ustawicznie służysz, mógł cię wyratować? I tak, wyratował. Ponieważ Bóg widział, że wobec Boga i wobec króla w niczym nie naruszył Bożego prawa. Jakie to jest bardzo ważne, abyśmy w tym wszyscy trwali. Ale chcę tutaj, drodzy, zwrócić uwagę jeszcze na moment, abyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Czy jest coś takiego dzisiaj, w tym, można powiedzieć, w tą ostatnią niedzielę, a przedostatnim dniu tego roku, końca tego roku, co chcielibyśmy wyciąć z taśmy naszego życia? Czego się wstydzimy? Czego żałujemy? Że tak jakoś się stało, z powodu nieczujności czy jakichś innych przyczyn, że jednak zrobiłem to, co nie powinienem. Powiedziałem to, co nie powinienem. Zachowałem się tak, jak nie powinienem. Co nie jest godne dziecka Bożego. I co z tym? Może to było w lutym? Może to było w sierpniu? Może to było tydzień temu? Oczywiście nie da się cofnąć tego. Ani tego dnia, ani tego wydarzenia, ani takiej reakcji. Nie da się. A to wszystko zostało zapisane. I teraz w tym momencie, w takiej okoliczności, bracia i siostry, myślę,
że interesujące jest dla każdego jednego z nas. Co z tym zrobić? Żeby to się nie ciągło. Żeby nie przenosić tego na nowy etap życia, to znaczy do następnego roku. Aby może wejść w bramę czy zakres następnego roku, komu dozwoli Bóg jeszcze nam dożyć i ile nam pozwoli jeszcze przeżyć w przyszłym roku, abyśmy weszli z czystym sercem, z takim dobrym sumieniem. Drodzy, jest odpowiedź w Biblii dla każdego jednego z nas, który może znajdujemy się. I po to nas dziś Bóg przyprowadził na to miejsce i otwiera przed nami treść tejże prawdy, Bożego Słowa, abyśmy mogli podjąć jakieś zdecydowane kroki. Co z tym wszystkim zrobić? Jak postąpić? Gdzie się udać? Oczywiście nie ma takiego, żebyśmy gdzieś tam poszli do jakiegoś sanktuarium, jakąś pielgrzymkę. Nie wyrównamy to jakimś datkiem pieniężnym. Jest tylko jeden sposób. To jest tak bardzo, bardzo ważne. Ponieważ jesteśmy w zakresie Bożej łaski i jestem przekonany i mówię to w tym przekonaniu, że jeszcze jest okres łaski Bożego miłosierdzia i dobroci, że możemy skorzystać, bracia i siostry, z łaski. Z łaski to znaczy zawiniłem, zgrzeszyłem, postąpiłem niewłaściwie. Żałuję tego. Wyznaję to. I szukam przebaczenia. Czy u ludzi, a co najważniejsze również i u Boga. I tutaj, kiedy my wglądnęlibyśmy do pierwszego listu apostoła świętego Jana, tu są takie znamienite słowa, które zapisał dla ludzi wierzących. I mówi tak od pierwszego wiersza: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeżeliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Tu nie chodzi o to, że pozostawiona została nam jakaś taka furtka, że jednak ileś tam w roku czy w miesiącu możemy sobie dopuścić tam limit taki, że ileś tam grzechu możemy zrobić, to jeszcze się zmieści. Nie, absolutnie nie. To wam piszę, abyście nie grzeszyli. Mamy się bronić. Mamy mieć ten miecz ducha, którym jest Słowo Boże, którym musimy dawać odpór, przeciwstawiać się. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że jednak Bóg zna, co jesteśmy za ulepienie. Wie, że często słabijemy, upadamy z powodu nieumiejętności, z powodu może różnych okoliczności. Ale pozostawił tę łaskę, chwała Jemu za to, że pozostawił taką możliwość dla każdego człowieka, dla każdej osoby, która uzna się, ma to w swoim sercu, że jednak no, stało się, żałuje tego, przykro mi jest. To oto u Ojca, tam jest tron łaski. Tam po prawicy Ojca znajduje się Jezus Chrystus jako najwyższy kapłan, nasz Pan i Zbawiciel, który wstawia się u Ojca swojego za wszystkimi, którzy przez Niego przystępują do Boga. Tak mówi Słowo Boże. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, za moje, które popełniłem, za twoje, drogi bracie i siostro. Jakże wielki i dobry jest Bóg w Jezusie Chrystusie, że jednak jako dla dzieci swoich okazuje tą miłość i porękę w Jezusie Chrystusie. I oto mamy ten przywilej, aby właśnie przychodzić do Jego tronu, przyjść, modlić się,
wyznawać i prosić o przebaczenie, a wtedy krew Jezusa Chrystusa, ona zmyje, oczyści, uświęci, wyswobodzi. Czy wierzycie w to, bracia i siostry? To jest tak bardzo ważne, bo poprzez wiarę możemy otrzymać również i przebaczenie, poprzez wiarę w moc świętej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego też tak leży mnie to na sercu. Właśnie dzisiaj, w tej okoliczności, mamy dany ten przywilej, tą łaskę od Boga Wszechmogącego, na którą my wcale nie zasłużyli, że możemy przystąpić do tronu łaski, że możemy wezwać imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możemy przed Nim wyznać właśnie to, co ciąży, w czym może oskarża serce. Wskazuje, tam może tak było, a wtedy tak było, a tu było to. I to ciąży, ta świadomość jest. I jak powiedziałem, że nigdzie tym, no nie zgubimy tego, nie sprzedamy tego nikomu. Nie rzucimy na czyjeś barki. Odpowiedzialni jesteśmy sami za siebie. I dlatego też chcę was zachęcić, bracia i siostry, poprzez to słowo ku temu, abyśmy jeszcze dzisiaj na tym miejscu mogli przyjść do tronu łaski. Abyśmy mogli przyjść w imieniu Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli przyjść spoglądając na Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego, który gładzi grzech świata, który gładzi grzech każdego człowieka, który przychodzi do Niego. A w liście do Hebrajczyków mamy zapisane słowa, które chciałbym zacytować w 4 rozdziale i od 14 wiersza. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Myślę, że zgodzimy się z tym, że dzisiaj jest stosowna pora, stosowne miejsce. Jesteśmy przed obliczem Pana Boga zastępów. Zechciejmy zobaczyć oczami naszej wiary, że Jezus Chrystus stoi przed każdym jednym z nas w tej chwili. On spogląda na ciebie. On, który ofiarował samego siebie za każdego z nas. On, który wziął brzemię moich i twoich grzechów i poniósł na Golgotę. On w tej chwili, jako najwyższy kapłan i ten dobry pasterz, stoi koło ciebie. On chce ci pomóc. On chce, aby dać wolność, aby przywrócić pokój, aby natchnąć nadzieją. Ale to od każdego jednego z nas w tej chwili zależy, jak się odnosimy do Niego, do Jego ofiary, do Jego dobroci, do tego czasu, który nam jeszcze dał. Mogliśmy nie dożyć tego dnia. I są osoby, które nie dożyły. Ale Bóg nam dał jeszcze życia, abyśmy mogli korzystać z bogactwa Jego łaski. I dlatego, drodzy, w tej chwili chciałbym was zachęcić, abyśmy mogli zbliżyć się do tronu łaski. Abyśmy mogli spoglądnąć na Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Abyśmy mogli skorzystać z mocy Jego ofiary, z łaski, z błogosławieństwa, przebaczenia, oczyszczenia, abyśmy mogli wchodzić w ten nowy rok tak swobodni, zespoleni, oczyszczeni. To jest dar bez różnicy przekazywany od Jezusa Chrystusa dla nas, dla każdego, który wierzy, czuje taką potrzebę, wyznaje i prosi.